Dzisiaj projektujemy maskotkę. Chcielibyśmy, aby symbolem Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego była maskotka, jakiś twór, który stworzą właśnie Małopolanie. Poszukujemy takiej maskotki, która będzie odzwierciedlać wszystkie cechy bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokazywać, dbać o bezpieczeństwo, która będzie reprezentować nasz region i przede wszystkim, żeby była to maskotka, która podoba się dzieciom, stworzona przez dzieci i dla dzieci. Przyjechaliśmy do dzieci, żeby opowiedzieć o bezpieczeństwie z punktu widzenia Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Chciałbym dzisiaj zainspirować dzieci i młodzież do stworzenia jakiegoś pomysłu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jesteśmy dzisiaj świadkami rozpoczęcia procesu projektowego. Dzieci próbują przełożyć na formę plastelinową pomysły na temat tego, jak mogłaby wyglądać maskotka, która pomogłaby promować takie bezpieczeństwo na drodze. Następnie te ich projekty zostaną dostarczone do projektantów Badmind, którzy z kolei postarają się nad nimi chwilę popracować, pokazać je dzieciom, sprawdzić, czy aby na pewno o to chodziło. Zwycięska maskotka zostanie wypuszczona do produkcji i będzie funkcjonowała we wszystkich służbach bezpieczeństwa ruchu drogowego. To miała być zebra.